Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Dzisiaj widzimy, że występuje czołg Ciri, z czego pewnie bardzo się cieszycie, a bohaterem jest Gekonek, Wiedy, no niestety kurde nie wiem, bo nie sprawdziłem przed nagraniem, Gekonek i coś tam jeszcze. Okej, Gekonek prowadzi Ciri, to już mówiłem, mapka to Redshire. No i ponieważ jest to czołg, który na YouTubach gości bardzo, bardzo rzadko, to z przyjemnością pokażę Wam bitewkę na tym oto szrocie. Od razu powiem tak, są dwie szkoły, że tak powiem, dwa obozy odnośnie Ciri. Są osoby, które bardzo go lubią i uważają, że jest to czołg bardzo mocny, z potencjałem, na którym można kręcić niesamowite wyniki. No i jest jeszcze druga, powiedzmy, grupa, która uważa, że jest to całkowity szrot, który najlepiej przejść z Free Expa i sprzedaż jest czymś przyjemnym. Ja na razie tej drugiej grupy Ciri mi się grało niezbyt fajnie. No i sprzedałem go bardzo, bardzo przyjemnie. Jest to czołg, który tak, jak wylosuje tak jak tutaj, na piąte tiery, no to może stanowić główną siłę napędową dla drużyny. Jeśli go wylosuje na dziewiątki, to jest całkowitym szrotem. Na ósemki uważam, że również jest całkowitym szrotem. No co my tu mamy? Mamy magazynek, który ma 3 pociski. Apeki to 155 penetracji, 130 uszkodzeń. I apeki lepsze, tak zwane 186 penetracji. Czyli teoretycznie magazynek ma jakiś tam potencjał, prawda? No bo 3 razy 130 dosyć szybko wypluwamy. No to na niektórych tierach, szczególnie tych niższych, może to robić wrażenie. No natomiast na tierach wyższych, no to tego wrażenia raczej już nie robi i tak, Ciri jest mało mobilny, Ciri jest ogromny, Ciri jest bez pancerza, dlatego też tak rzadko ląduje na YouTubie. Teraz wyjazd A43 na Ciri, A43 plus Type 34 nasz strzela w nas, spoko, jest nieźle, nikt nie trafia, robi to Gekonek, ma już dwa fragi, 900 uszkodzeń, to jest dosyć dynamiczna akcja na środku. Jeśli by to były tiery po prostu wyższe, no to ten Ciri byłby absolutnie zjedzony totalnie. Teraz Leopard nawet troszkę się podingał, także piątki mogą się podingać. Wyjeżdża T25 na 2, co było weselej. Mamy przeładowanie, ale za chwilkę będziemy przeładowani, także dużo się w tej bitwie dzieje. Tam jeszcze VK3601 na plecach. Także jest ok, 2 do 4, Gekonek ma 2 fragi. Bardzo dużo tutaj interesującej akcji. T25 nie zdążył strzelić, Gekonek ma 3 fraga. 4 do 5, 1700 uszkodzeń. Także i jeszcze mamy kolejnego delikwenta, typ 58. Znowu musimy czekać na przeładowanie. No i liczyć na to, że w tych trzech pociskach jakoś go zdejmiemy. Pomaga troszkę drużyna, jeden strzał, drugi strzał i trzeci strzał. Udało się wprost idealnie. No i nasz bohater zrobił 4 fragi, 2300 uszkodzeń, co już jest bardzo dobrym wynikiem jak ten czołg. A bitewka dopiero nam się tak naprawdę rozkręca. Dużo tutaj wrogowie zrobili, że tak powiem, zamieszania, wyjechali, poginęli. Okej, mówię, na piątki ten czołg nawet momentami jest mocny, ale widzimy, że również tam przebijają go te piątki bez problemu. Teraz udało się skończyć kolejny czołg. Mam już 5 fragów, 2600 uszkodzeń. No i jeszcze K11 nas patrzy, PZ4H. Także sporo się dzieje w tej bitewce. Wyjeżdża kolejny. Dingnął nawet. Tutaj zrobił side scrapa tym Ciri. Także szacun. Raz, dwa, trzy. Nie skończymy tego czołgu. Tam jeszcze Thunderbolt się czai. Dobrze tutaj się Gekonek chroni, ten PZ ma chyba trolla, także jak on by trafił, to myślę, że te 400 mogłoby spokojnie wejść. Udało się trafić, jeszcze jeden strzał, udaje się. No i mamy 3200 uszkodzeń i 6 fragów, już 6 fragów. KW1S nie patrzy, na UTM-ie udało się go jeszcze podpalić, dzięki temu obrażenia rosną. Czy uda się go spalić? Tak jest, bez gaśnicy 7 fragów. 3800 uszkodzeń, bardzo, bardzo dużo jak na ten czołg. Mamy kolejny czołg, raz, dwa, 8 frag, Radley Walters, nie wiadomo kiedy, 4000 uszkodzeń. Bardzo dziwna sytuacja jak na Ciri, które gra główne skrzypce w bitwie. Gekonek Wiedźma, powiedzmy, Gekonek Wiedźma, kto jest jego nick. Próbujemy trafić tego tygrysa, nie widać może ten Thunderbolt. Jest Churchill.
No, czy uda się coś jeszcze trafić w tej bitewce? Szuka, 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 nie ma żadnych przestrzałów. No to może Thunderbolt, jeszcze pojawił się Chinu. Może Thunderbolt. Raz, dwa i trzy. 4400 uszkodzeń, 8 fragów. I zniszczy nam tego wroga. Mamy tej Chinu. Chinu już zaznaczony. 324 HP, raz, dwa, trzy. No i zobaczcie, 4800 uszkodzeń. Absolutnie fantastyczny wynik jak na ten czołg. Po prostu rewelacyjny, słuchajcie, rewelacyjny. 9 kili na Chiri. Raz, dwa. Nie będzie 10. Czy jest szansa zrobić pula na tym szrocie? Wynik to już ponad 5000. Absolutnie fenomenalny, mówiąc szczerze. I zobaczcie, medal pula na Chiri. Ponad 5000 uszkodzeń. Niesamowita sprawa. Jak na ten czołg, ten wynik jest po prostu epicki. Nie wiem, jakim cudem udało się naszemu bohaterowi tyle naklepać tych obrażeń. Przecież to jest taki absolutny papier. No, 5000 na Chiri uważam za wynik absolutnie fantastyczny. I do tego medal pula na Chiri. No, szacun, naprawdę. To jest rzecz absolutnie, która jak zobaczyłem screeny, to zwaliła mnie, mówiąc szczerze, z nóg. I taki replay z przyjemnością sobie obejrzałem, żeby zobaczyć, o co chodzi. Tygrysek, no nie ma tej przestrzału, to jest chyba górka. Nie, nie było przestrzału, także nie ma szansy na zrobienie kolejnego fraga. Jeszcze został nam Churchill 1, który ma tam chyba z 583 HP, dokładnie tyle. Natomiast ta prędkość, widzimy 42 do godziny, prędkość maksymalna, także dosyć wolny jak na meda. On jest jeszcze, mówię, klocowaty, taki bardzo, bardzo duży, łatwo w niego trafić, arta się wstrzela, hajaki w niego wchodzą jak w masło. Z kawo dwójki w takiego chili można wypalić spokojnie za 1000, już to robiłem. Okej, nic więcej w tej bitwie nie zrobimy, także obejrzyjmy sobie wyniki końcowe. Wpada odznaka mistrzowska, wpada medal pula na Chiri, nieźle. Specjalista i duży kaliber, 5294 uszkodzenia, aż 10 fragów i aż 1934 bazowego expa, także wynik, no, rewelacyjny. 47 strzałów oddanych, 43 trafienia i 40 przebić. Z dystansu widzimy zaledwie 279 uszkodzeń, czyli wszystko to było robione z bliskiego dystansu, dlatego aż tak dużo tego expa. 530 zablokowane przez pancerz, też nieźle jak na Chiri. 600 asysty, niecałe 2 km przejechane. No i zarobek z kontem premium to na czysto około 60 tysięcy. Także wyniczek naprawdę bardzo, bardzo dobry, plus bardzo rzadki czołg. Także myślę, że bitewka mogła Wam się podobać. No i czekam na kolejne tego typu powtóreczki, szczególnie na takich dziwnych maszynach z takimi wynikami. Jak najbardziej będę z przyjemnością je Wam pokazywał. Tyle, trzymajcie się, hejka.